pokazałam Markowi, że to taka pralka jak nasza, taka okazało się, że nie nasza, nie taka. No taka prawie sama. Taka sama. Tylko ma wirówkę w środku. Tylko, że kosztuje inne 179 zł. No, tyle kosztuje, jakbyście chcieli mieć pralkę właśnie. Widzisz, jak to fajnie, to się otwiera. Blokuje się? No. Czyli to tylko to, to jest jako wirówka, takiego kosza brakuje u mnie. Takie buty, a tu jest pralka Saturn, coś tam, no. Też taka, tylko trochę większa, 250. No, ale taka by już nigdy nie weszła. No, nam by się nie zmieściła. Ale jak się ma dużego kampera i duże szafki. Carrefour w Grudziądzu jest olbrzymi, ale nie było tego, czego szukaliśmy. No. Czyli nie było płynu do toalety, przynajmniej nie znaleźliśmy. No i sprzętu zbędkarskiego jako takiego. Było takie stoisko, ale słabe, bardzo było, słabe. Nie wiem, czy wy wiecie, mówiliśmy czy nie, że Mary chce zacząć wędkować? No, chcę sobie kartę zrobić. Jest, będę miała co jeść. Jest. I byliśmy też tutaj w Kastoramie od razu w Grudziądzu, bo szukamy agregatu mniejszego. No. Znaleźliśmy w Julii, jak byliśmy w Gdańsku, w Gdańsku było, w Julii, taki jeden KW i bardzo lekki był. Co nie, nawet ty go podnosiłaś bezproblemowo. No, tylko, bo że one głośne są. Kobieta. Głośne i podobno chińskie mało. Więc szukamy, a ostatnio nie ma w ogóle słońca, więc nie ma prądu. Jest ciężko po prostu, więc chociażbyście mieli kampera oklejonego z każdej strony solarami, to byłoby ciężko na taką pogodę. Dlatego podczas drogi z alternatorem się ładuje. No a teraz troszkę więcej jeździmy. Ktoś tam pisał, że i tak tego nie naładujesz alternatorem i coś tam. Naładuję. Trzeci miesiąc jeżdżę i ładuję. Ładuję. Marek, zrobiłam ci obiad. Ale jestem fajna, co? No. M to nasze pierwsze imiona, liter. Inicjały naszych imion. M&M. Czyli my. Może takie logo musimy sobie zrobić. Mówiłem my, już my. Kiedyś. M&M. M&M'sy. M&M'sy. Niektórzy tak mówią na nas, M&M'sy. Dawaj jedzenie, bo jestem głodna. No. Ale ty Big Maców nie lubisz. Ale pierwszy mój Big Mac w życiu. Jeszcze nie jadłam, więc zobaczymy, co to będzie. No. Według McDonalda to jest Big Mac. No kiedyś Big Mac to był potężny. Tak wygląda Big Mac. Ja potrafiłem się jednym Big Maciem najeść. To nawet dla mnie nie jest Big. A teraz to co jest, dopiero a dla teraz ciebie? To jest miniaturka. To jest, to jest jak dla lalek. Taki Big Mac. Boże, co za czasy. Dojechaliśmy do Torunia. Rydzyka nie ma. Korki są. Wszystkiego się odechciewa. Mieliśmy w planie pojechać niżej do Jarka i Ewy. Jutro przyjechać do Rydzyka. Ale te korki, masakra. To jest masakra. Ja już tylko godzinę jeżdżę w korkach. W objazdach, rozkopach. Nie wiem, czy chcę wrócić do Torunia. Nie wiem, czy chcę go oglądać. Oburzeni pewnie powiedzą, Toruń przecież jest piękny, nie znasz historii w ogóle. Ale po prostu to jest masakra. Zniechęca nas jeżdżenie w ten sposób, co tutaj jest. No, wiecie, jak się jeździ po dużych miastach. To jest jednak nie dla nas. I jednak wylądowaliśmy w Toruniu. Jarek z Ewą okazali się tak być miłymi, dobrymi ludźmi, że zabrali nas swoim autem prywatnym do Torunia. No i zwiedzamy Toruń z nimi. Także dziękujemy im bardzo za tą dobroć, bo kamperem ciężko jednak jest po takim mieście się poruszać. Niby można, niby po sezonie, no ale... Zwiedzanie Torunia zaczynamy od takiego miejsca i tu jest fajnie opisane każdy jeden budynek, który widać. Wskazane, co jest gdzie. I tutaj nad brzegiem Wisły w Toruniu spotkaliśmy takiego kamperka z napędem 4x4 vana, ale taki wypaśny, że oj, 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 takiego mieć marzenie. Marzenie, taka fura, może kiedyś, superancki, na Mercedesie robiony, CDN, co to jest, Kanada, chyba Kanada, ale widać, że wypas, drabinka na górę, do siedzenia opalania się lub solary, klima, solar, wszystko jest, no po prostu wypas, wypasik.
I kolejna fajna rzecz, czyli makieta, metalowa makieta całego Torunia. To jest cały ten, zamknięta część Torunia, tak? Tak, to stary rynek. Stare miasto. Stare miasto. Stare miasto. Mały czat. A te klucze to czemu tu tak? Czy to nie ma? Nie po prostu tak zrobili. Aha. Myślałam, że... No, fajnie zrobione. Tutaj jest... Aha, opisany każdy też. No, tutaj jest też dla niewidomych, tylko wytarte już. Tu jesteśmy? Tak. Aha. Takie, dlatego wytarte tu jest bardzo. Nie, tu są takie, widzisz, patrz, zobacz. Całe fundamenty takie zostały. Aha. W jakimś kościele po prostu. I takie ładne budyneczki tu mają w tym Toruniu. Lubimy stare budowle. W ogóle pięknie tu. I tutaj ratusz w Toruniu. Trochę słabo widać pod słońce. O, zobacz, pieski takie jak u nas krasnale we Wrocławiu są. O, wszyscy głaskają. Madzia, idź wymacaj pieska. Ale tu ładnie. Taka kafe Linkiewicz tutaj w Toruniu. Idziemy na lody. Wyczaić, czy są dobre. Pack your bags, we're leaving today. What is taking you so long? Don't look back, we're on our way. Turn up our favorite song. I tak to pięknie w tym Toruniu, że aż nie chce się stąd jechać. No ale musimy, mamy imprezę w Skierniewicach. Madzi się podoba taki biznes. Chciałaby mieć taki straganik. Co nie, Madzia? Chciałabyś, nie? Piękne budynki tutaj mają w tym Toruniu. Każda prawie kamienica śliczna. Jesteśmy pod wrażeniem miejsca, miasta. Chodzimy z otwartą gębą. Czekaj, no, chodź kobieto. Nie mów do mnie kobieto. Sobie teraz. I tam po drugiej stronie, tam, staliśmy przed chwilą. I tutaj kręcili zdjęcia do filmu Race. Nie? Ha. No czad. No i ta łódeczka przewoziła ludzi z jednego brzegu na drugi. Katarzynka. Z jednego brzegu na drugi brzeg Wisły. No a teraz sobie stoi. Przeszła na emeryturę. Wejście do miasta starego. Wow. Też ładnie. I tutaj mamy tą słynną krzywą wieżę w Toruniu. Uważam, że nasza w Ząbkowicach Śląskich jest naprawdę wieżą. Jest naprawdę dużo bardziej krzywa. No i robi większe wrażenie. Jest znana na całą Europę, zaraz po tej pierwszej z Pizy. Ta wygląda jak baszta, no ale mimo co, jakby kto, to coś tam, to jest krzywa wieża, nie? No i taka ta krzywa wieża. Niby krzywa, ale nie wieża. Gdyby nie Jarek i Ewa, pewnie nie zobaczylibyśmy w tym roku Torunia, bo chcieliśmy już go sobie odpuścić.
chcieliśmy jechać dalej, bo nie lubimy się wracać. Byliśmy już 40 ponad kilometrów za Toruniem, no ale zlitowali się nad biedakami i zabrali nas ze sobą. Nie leci. Musi lecieć. Jest. Nie. Nie leci. Musi lecieć. Tu siadamy, nie? Fajnie tutaj, Madzia, co? Bardzo ładnie. Ładnie, tanio i podobno smacznie. Co tam masz? A może nad morze? Nie, nad morze już nie. Tutaj jest taka knajpa, w której przed chwilą Marek pokazywał, byliśmy. Mega smaczna i mega tania pizza tutaj w Toruniu, w takim miejscu. Taki piękny budyneczek w Toruniu kojarzy się z takimi zagranicznymi budowlami. No i tutaj mamy takie fajne miejsce, w którym naprzeciwko siebie są dwa najważniejsze punkty, można powiedzieć, McDonald's i Biedronka. Everything is out of place, feeling like my world is upside down. No i będąc w Toruniu, jak nie odwiedzić takiego miejsca, miejsca kultu, które jest jednak ważnym miejscem dla miasta Toruń, no i dla wielu, wielu ludzi religijnych. Tak ono wygląda. No jest piękne. Super. Robi wrażenie. Rydzyk się szarpnął. Ale tutaj jest pięknie. Wiara czyni cuda. Są wszystkie relikwie Jana Pawła II. I tak to wygląda. Łącznie z chusteczką Jana Pawła II, którą miał do końca. A tutaj droga krzyżowa. I tak to wygląda. Tutaj są anteny, które nadają telewizję. Telewizji Trwam. Takie sprzęty. Piękne miejsce. Madzia siedzi i czeka na mnie na ławce. Bo grzesznicy nie mają wstępu w takie miejsca, więc siedzi i pokutuje. Grzesznico, czy idziesz ze mną? Robiłeś wywiad z Rydzykiem? Widziałeś go? Nie. Jarek z Ewą zabrali nas w takie miejsce. To są tężnie salankowe w Ciechocinku. No w ogóle bym nie pomyślała, ale fajnie to wygląda. No robi wrażenie. Potężne to jest. Kojarzy mi się to z jakimś murem obronnym u Wikingów. No i tak wyglądają te tężnie solankowe w Ciechocinku. Wielka budowla. Madzia z Ewą sobie śmiga.
Szkoda, że wyłączone są. Obyśmy się nawdychali soli. Zdrowo. No i wylądowaliśmy w Ciechocinku. Idziemy obczajać te tereny. Prawie tak jak u nas w Kudowie Zdrój, Polanica Zdrój, Duszniki Zdrój. Wszystko jest tak samo, na tej samej zasadzie. Tak? Tak. No i ten Ciechocinek w naszym klimacie, bo my lubimy drewno i stare budynki i wszystko co stare. I tak to wygląda. No robi wrażenie. Ładnie to. Sala gregoriańska. I tak jak pokazywałem przed chwilą, ten dancing jakiś leci w środku. I co z tego, że dzień, jak jest impreza. Do you feel the same? It's shutting down my brain. Inside, I think I'm dying. Cause I know it. Co? Widziałeś, czy ona głowa będzie? Cześć. Jest. Cześć. Czy to łabędzie? Nie, no się nie ma za długą. To jest łabędź. No ale tam są jeszcze dwa, to są łabędzie. To są łabędzie? Czarne łabędzie? Czarne łabędzie. No szok. Pierwszy raz w życiu widzimy czarne łabędzie. Zobaczcie, jaki fajny prom, żeby się przeprawić przez rzekę. Pierwszy raz coś takiego widzę. Ewa z Jarkiem nas tutaj zawieźli. Rewelacja, taka drobna rzecz cieszy. Przynajmniej takich ludzi jak my. Witamy po dwóch dniach. Nie no, po jednym, bo wczoraj nagrywaliśmy w Toruniu. Byliśmy u Ewy, u Jarka dwa dni. Trochę nam zeszło. Ewa, Jarek, poznaliśmy ich w Starym Drawsku, tak? Kiedyś nad jeziorem, oni byli swoją przyczepą, no i my. A teraz znowu wracając przez pół Polski, zajechaliśmy do nich, bo zapraszali nas, jak będziecie wracać do domu, przez Polskę Środkową, przez Toruń, to zajedźcie tego. No i żeśmy zajechali, no i spędziliśmy u nich 3 dni, godzinowo 2 dni, no ale... No, trochę zeszło, ale bardzo miło spędzony czas, w sumie dzięki nim zobaczyliśmy Toruń, bo my się trochę do Torunia zniechęciliśmy ze względu na korki, ale oni stwierdzili, musicie zobaczyć Toruń, zawieźli nas osobówką i naprawdę miasto zrobiło na nas ogromne wrażenie. To chyba mogę powiedzieć, że no, z tych wszystkich miast, które widziałam, to mi się podobało najbardziej, a drugą kolejność ma Wrocław. Przepraszam bardzo, Marek, ale Toruń wygrał pojedynek. Z czym? Z Wrocławiem. A. Naprawdę, Toruń jest piękne, te stare miasto, tyle kamienic. Jest, naprawdę jest bardzo ładnie, także warto odwiedzić Toruń, tylko że no, postoi się pod korkach trochę. No a teraz jedziemy dalej. Na Skierniewice! Trzeba zacząć pracować. Dość tego dobrego, fajnie było. Ale się skończyło, ale było super. Naprawdę było miło nas ugościli. My chyba byśmy tak nie umieli. Musimy się uczyć od ludzi, no, jak przyjmować gości. Naprawdę, no. I smacznie było. Ewa bardzo dobrze gotuje. Także bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy za gościnę, za wszystko. Po prostu mega. No, to jedziemy dalej. Emptiness haunted me. I saw a light, but it was too dark for me. I heard you calling, I saw your sleepless face and I fell hard. I guess I'm falling for you, girl, I can reach the stars.